Ej, no nie da się. Ej, no nie da się. Zobacz, co się stało. Elo, elo, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj z nami Tuni. Siemanko. No i gramy w ten nowy śmieszny tryb, który jest połączeniem po prostu dwóch niegrywalnych osobnych, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Co tam tu nie powiesz ciekawego na start o tym trybie? No moim zdaniem ten tryb przynajmniej na papierze nie wygląda za ciekawie, aczkolwiek no przekonamy się, czy rzeczywiście jest warty uwagi. No tak będzie, dokładnie. Generalnie to możecie też znać, jak już zagraliście, co wy o nim sądzicie. Dobra, wczytało nas, jak widzicie, gramy na hardkorowych MMR-ach Tuniego. Co, polec? Tego? Nie wiem, czy sobie poradzimy. 2300, to jest... Top 100 chyba jeszcze nawet tyle nie ma. Top 1 jesteśmy. Ja już się boję. Pierwszej supermocy. Czekaj, zapomniałem, że to jest też mam rany. Buta. Też mam buta. Jak mi się kiedyś mówiło. Ej, nie, no dobra, nie będę walił takich beznadziejnych tekstów. Dzisiaj chyba zagramy dwa mecze, tak po prostu. Mamy rybę w teamie. Ja mam piąstkę. O, ja czekam na co dostanę. Ale kozak dostałem. Co ja dostałem? Tornado, ale mnie buchło. O nie. A ja w ogóle damu komuś sprzedałem. To się nie przejmę, to kozak. Dobra. O, też mam pięść. Fajnie. Czekaj. Zagubiony jestem na tym trybie na razie. No ja w ogóle nie wiem. Ja zwykle na dropshocie nie wiem, co się dzieje, a tu jeszcze z tymi supermocami to totalnie zniszczone. Mam tornado. Kurczę. Proszę. No tutaj powiem wam, że to się gra naprawdę chaotycznie, że tak powiem. Powinno to być jeszcze 4x4, gdyby w ogóle było pięknie. Okej. Okay. Grunt to wygrać. To się liczy. Nie wiem, czy tu da się strzelić jakąś fajną bramkę. Pewnie już wszyscy freestylerzy porobili jakieś dziwne zagrania na tym, ale my jeszcze nie, to... No, teraz ogarniemy. Ła! Co się ze mną stało? Ktoś mnie przyciągnął. Ja mam pomysł, że spajkiem może można kilka razy pod rząd tak walnąć podłogę. Główką w ziemię. Z dynki w ziemię walić. To nie byłoby MLG. Ja mam piąstkę czerwoną. Ej, ciekawe, czy ten wystarczy to tak stać w pobliżu i tym przyciągaczem to przyciągnąć przez chwilę i już jest piłka na twoim kolorze, czy nie zauważyłeś tego? Chyba tak. W sumie nie spojrzałem. Ciekawe. No. Jak widzimy, Tuni znowu nie daje szans przeciwnikom. Ja sobie zapowiadam. Wybierz. Walę mocno. Dam ci. Do mnie? O! Porobieni. Chyba. Ja mam lód. Oła! Dali mi to ten syf. O kurde. Ej, co się dzieje w ogóle? Co się dzieje? Nie wiem. Chaos. Okay. O, tam jest nasze pole, nie? Mam kolce. Może ten pajac mi trychnie piłkę. Przyszła to. Nie no. Dwa razy. Proszę. Nie. Moje kolce zmarnowane. No nie, ale to jest denerwujące. Ja tak nie lubię rambu. Ale powiem ci, że nie odczuwałem różnic pomiędzy zwykłym dropshotem i tym. Chaos to chaos jednak. Oj. O, nie wiesz. Ja mam magnet. Ej, ja tu chyba jeszcze magnesem zabrałem. Nie wiem, bo i tak byłaby twoja brama. To nie dotknęli. Aha, bo to on mówił. No. Myślałem, że magnesem przyciągnął na koniec. Okej. Okay. No, sobie polecę tego. Myślę, że takie odcineczki z tych takich trybów, co wychodzą, mam nadzieję, że teraz chyba teraz będą regularnie te tryby wychodziły z tego, co tam. One co dwa tygodnie wychodzą, czy co? No. Teraz mają chyba wychodzić w maju. Nie wiem, ale na pewno dużo części, bo w sumie drugi tryb tak co regularnie zaczął wydawać. Ale
Dobrze no, by byłoby było. Spoko, tylko żeby one tak. Były jakieś takie... Weźcie ktoś. Ciekawsze. A myślałem w ogóle... To jest, proszę nie narzekać, ja na Hitsekera nie narzekałem aż tak. W trakcie... uwiecznienia tego. Nie no, Hitseeker akurat fajny był. Moim zdaniem. No, ten to taki, no nie wiem... Nic ciekawego. W sensie, no nic nowego na pewno, i to tak ujmuję. No, zawsze coś, żeby sobie zagrać. To miałem drugą? Masz? Za plecki. Ja mam kolce... Nie wiem. Zastanawiam się, jak to użyć w ogóle. Czekaj, bo ten ziomek... dostał wylew auta. Ja mam... to, nie wiem, jak to nazwać. Magnes. No nie, ale mnie wderwiają te power-upy. Ja mam kolce. Ej, no nie da się... Ej, no nie da się. A, zobacz, co nie, się stało. Nie da się Spike'iem... A to dlatego przeciwnik też nie znaczy, mógł. O, bo ciebie tam nie może wcisnąć, no tak. No, bo mnie bo ty nie możesz za, nie pod może podłogę wpaść. Powinien dodać na tym trybie możliwość puszczenia piłki Spike'iem. Tak jak było na tym czymś. No, bo... To by było kozak. Jakbyś mógł puścić piłkę Spike'iem na każdym trybie. Bo w sumie czemu nie? Co to komu szkodzi? Ja jestem prawy jakby. Masz? W sumie tutaj ciężko zinterpretować, co znaczy po prawej. No, po prawej pewnie od mojego ruchu ode mnie po prostu. O. Podasz do środka? Mam spajka, spajka mam. Przyjdź. Spajka, użyty. Okej, wywalę mi to jeszcze. Nie, i moto Spike jest useless na tym trybie. No bez sensu, że ten nie dali możliwości plus jeden. Nie dali możliwości strzelenia gola ze Spike'iem. Ale można sobie plus podskakiwać jeden. Chyba na tym. Czy nie? Będziesz głową walić pole. W ziemię. Można się zdymować na ręce? Można, ale ja nigdy nie wiedziałem. Są przeciwnicy. Na drugi mecz. Jak widzimy, najpopularniejszy tryb w grze jest oblegany. No, dosyć długo szuka go. Chyba... Biorąc pod uwagę, że wyszedł chyba godzinę temu. No, chyba za bardzo... I mamy bota! Są nie boty zyska... na tym trybie. Ciekawe jak bot... Ej! Przecież... kiedyś były boty na Rumble i tak dalej? Wydaje mi się, że... Mi się wydaje... Tak. Nie wiem. Na pewno teraz kiedyś, nie ma na rękę. Kiedyś jak casuale były z tych trybów, to mi się wydaje, że były, ale... Ciekawe. Ale nie jestem pewien, bo ja... Naprawdę. Nie pamiętam, czy boty kiedyś grały... Przecież boty to jest wariuje. Powinni jakoś wzmocnić te boty na te tryby. Nasz bot przecież nas sam atakuje. Ale użył power-upa w każdym razie. Chyba... Randomowo to używa. Mi się wydaje. Mam ej, to jest śmieszne, że nie możesz strzelić Spike'iem tak z perspektywy przeciwnika. Ej, nie, no ale ten Spike to jest taki, że jak go dostaniesz, to go nie używasz chyba. No? Czy to się dzieje? Sensu. O. Ja mam zamrożenie. Teraz je zamrożę. I do mnie? Kurczę, bo kopnąłem go, ale nie pykło. A, nie on strzeli. Ma spajka, on nie strzeli z ale to jest, spajkiem. Kurde, upośledzenie. Bot. Nie! O nie! Granie z botem w tym trybie to tak jakbyś grał bez nikogo. O nie, a ja to w ogóle przyciągnąłem do siebie. Ja myślałem, że to jest to zielone. A, pomyliłeś się z... Myślałem, że to wybije. Jak się nazywa to zielone? Trollka? Nie wiem.
A czekaj, już nie mam łopata. Myślę, chociaż w jakimkolwiek stopniu zaufać. Urządzenie przyciągające cię do piwa. Przyciągarka. Urządzenie przyciągające. Czy ja przez przypadek użyłem tego syfu? Nie. Się zdziwiłem, co tak dziwnie stwierdziłem. Jak ich porobiłem wszystkich tym czymś? Oh, nice. A nie? Skipper? Oh. Fajne jest to, to jest OP teraz. Nie. To coś. Dobra, ten sobie może pojeździć. Co? Ej, co? A bo ty trychnąłeś piłkę. No, w idealnym momencie ja dotknąłem to tak od góry. Ja to strzeliłem. Pozytyw jest taki, że też samobuja nie sobie nie strzelisz, jak masz kołodzę. Chyba, że utkniesz centralnie nad dziurą. No, save'a można zrobić ze spajka. Ale potem jak wyjedziesz z tego, przecież nie da się ruszać. A? Ktoś się może bumpnąć. A to jak ci bumpnie, to ci spada to coś. Może, no chyba, że w ciało. Ale jak twój teammate bumpnie cię, to chyba tak. Nie spada. Możliwie ci nie spada wtedy. Nice. Nadrabiamy. Musimy wygrać. Odcinek z przegraną to nie odcinek. Chyba, że... Ja sobie z tyłu stanę. Czy na podboardzie. Kurde, to wypadło. Mam? O, nice. Okej. No szkoda, że nie była mocniejsza. No, przyjmuję jednak. To wiesz co ci jednak powiem, że tutaj jak na przykład wezmę tą piąstkę, to no. Się nie zmienia na niebieski kolor. Co się zmienia na... Jak jaką piąstkę weźmiesz? W sensie tu pięść czerwoną. I się wtedy nie zmienia? To wtedy... Nie jest niebieski kolor, tylko jest jest ten neutralny jakby. Jak była nie, czerwona. No przed chwilą gość uderzył, to była czerwona. Ale to on może uderzy, jak była neutralna już. Nie wiem. Ja mam przyciągarkę. O, kurczę, nie spodziewałem się. O, ten też ma przyciągarkę. Mam kolce. Super. Ja mam złoto pięć. Dobra, szkody porobię. Ej, nikt mi nie trafił, a spadła mi piłka. Chyba jak walniesz dziobem auta, ci odpada piłeczka. O, nice skipper. Siadło. Powinien mieć skippera na awatarze, a nie. On ma pingwina z Madagaskaru. Poważnie, u ciebie ma gościu pingwina z Madagaskaru na awatarze? U mnie ma znak zapytania, tak. Jakim cudem. Nie wiem, u mnie ma pingwina. Ej, właśnie ja mówiłem, że powinien go mieć. Co jest? Czemu u mnie nie wczytał jego awataru? Jaki bullshit. Naprawdę. I to jednak kozak jest typa. Ma skipera. Dlaczego mnie ma znak zapytania? Nie widziałem nawet, że takie coś jest, jak ten nie wczyta loga. Ej! No dziwne. Dobra, wygrywamy. Z 2-0 comeback na trapszacie to w sumie wyzwanie. O, wina Tuska chyba, bo widzę w przeciwnym teamie. Tusk. I Viper to jest też nawiązanie do Valoranta? Dobrze powiedziałem. No dobra, to był taki śmieszny odcinek. Myślę, że mogło się podobać. Dzisiaj chyba było mniej cięć, no bo w sumie w tym trybie non-stop się coś działo praktycznie. Tryb może się podobać lub może się nie podobać. No. Nie no, był, grało się okej, tak do pogadania, bardzo fajny. No to dziękujemy tutaj. Dziękujemy tutaj Tuniemu za towarzystwo. Elo, elo. Dzięki. Na razie.